Siema, właśnie byłem na zakupach, jednak jak było widać, wyszedłem z pustym koszykiem. Czy nie spodobały mi się produkty, czy ceny były za wysokie, to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że nie jestem skazany na zakupy w typowych sklepach, ponieważ większość towarów mogę kupić taniej w internecie, korzystając z komórki lub z komputera. Według raportu e-commerce w Polsce 2017 aż 54% Polaków już robiło zakupy w sieci, to znaczy, że jest nas większość. Co cenimy w takich zakupach? Przede wszystkim niskie ceny, ale to nie powinno nikogo dziwić. Poza tym lubimy też niskie ceny przesyłek oraz doceniamy fakt, że złożenie zamówienia nie jest trudne i zajmuje nam niewiele czasu. Warto jednak pamiętać, że zakupy w sklepie internetowym nie kończą się na wyborze produktów, wypełnieniu formularza oraz podaniu danych karty kredytowej. Największe kłopoty zaczynają się później, ponieważ tę paczkę jeszcze trzeba odebrać. Zazwyczaj korzystamy z dwóch form dostarczania przesyłek. Jedna to Poczta Polska, druga to firmy kurierskie. Niestety mają one spore wady. Przykładowo, listonosze mają to do siebie, że niby mają do nas dostarczać paczki, ale nawet kiedy jesteśmy w domu, po prostu zostawiają awizo. A wtedy co musimy zrobić? Udać się na pocztę i samodzielnie odebrać paczkę. A na takiej poczcie mogą, choć nie muszą spotkać nas spore kolejki. W końcu wiele osób ma taki problem jak my. Dużą popularnością cieszą się też przesyłki kurierskie, ale z nimi jest inny problem. Kurierzy pracują w tych samych godzinach co my, więc jeżeli zamówimy paczkę do domu, prawdopodobnie kurier przyjdzie, kiedy nas w nim nie będzie, kiedy będziemy w pracy i wtedy co musimy zrobić? Musimy udać się do specjalnego punktu odbiorczego danej firmy kurierskiej, a takich punktów niestety nie ma zbyt wiele. Zazwyczaj jest to jeden na dzielnicę lub na mniejsze miasto. Do niedawna moją ulubioną formą dostarczania przesyłek były paczkomaty. Dlaczego? Ponieważ w ich przypadku wiedziałem, na czym stoję. Wiedziałem, że paczka nie trafi do mnie do mieszkania, ale wiedziałem, że będę mógł ją samodzielnie odebrać z punktu znajdującego się blisko niego. Będę mógł to zrobić rano, wieczorem, w nocy, kiedy tylko mi będzie pasować, ponieważ paczkomat jest zawsze czynny. Jednak paczkomaty też nie są idealne i mają swoje wady, bo być może w dużym mieście, takim jak Warszawa, są one na każdym kroku. Jednak w mniejszych miejscowościach jest ich bardzo mało, albo ich w ogóle nie ma. A co gdybym Wam powiedział, że takim paczkomatem może być praktycznie każdy punkt usługowy? Kwiaciarnia. Sklep z zabawkami. Lokalny sklep. Kawiarnia. Kiosk ruchu. No i ten dziwny człowiek śmierdzący papierosami, który zawsze stoi na rogu naszego bloku. Chociaż nie, on jednak nie. Tak właśnie działa usługa bliskapaczka.pl. Jest to największa w Polsce sieć punktów odbiorczych, która obejmuje aż 16 tysięcy placówek. Należą do nich kioski ruchu, paczkomaty, kurierskie punkty odbiorcze, punkty usługowe oraz niezależne sklepy. Oznacza to, że jest to rozwiązanie podobne do paczkomatów, tylko stworzone na znacznie szerszą skalę. Co jeszcze warto wiedzieć o usłudze bliskapaczka.pl? Przede wszystkim jest bardzo tania, ponieważ koszt wysłania paczki zaczyna się od zaledwie 5 zł 66 groszy. Poza tym jest bardzo łatwa do wdrożenia w sklepie internetowym, zwłaszcza jeżeli ten korzysta z popularnych rozwiązań e-commerce'owych, takich jak Magento, PrestaShop oraz WooCommerce. Ponadto, jeżeli prowadzisz sklep internetowy, już współpracujesz z jakąś firmą, która jest dostępna w bliskapaczka.pl, ale masz lepsze warunki, nie bój się, one zostaną zachowane. Oznacza to, że usługa bliskapaczka.pl jest bardzo interesująca nie tylko dla kupujących, ale też dla sprzedających. W końcu liczne badania mówią, że jeżeli chociaż jeden element procesu sprzedażowego jest za trudny, to wtedy często się zdarza, że klienci rezygnują z zakupów. Tutaj mamy pewność, że cały proces zakupowy od A do Z będzie prosty, łatwy, przejrzysty. Osobiście mam nadzieję, że usługa bliskapaczka.pl zostanie wdrożona w jak największej liczbie sklepów. Dlaczego? Bo jest potrzebna także mi. Na zmianę mieszkam w Warszawie i w małej wsi pod Białymstokiem. I o ile kiedy jestem w stolicy kraju, to nie mam najmniejszego problemu ze znalezieniem paczkomatu, to kiedy jestem w mniejszej miejscowości, jest to już naprawdę spory problem, ponieważ tych paczkomatów jest albo bardzo mało, albo w ogóle ich nie ma. Usługa bliskapaczka.pl sprawi, że będziemy mogli łatwiej nadawać i odbierać paczki z każdego miejsca w naszym kraju. I właśnie to sprawia, że usługą bliskapaczka.pl powinny zainteresować się wszystkie polskie firmy e-commerce'owe, zwłaszcza, że lada dzień rozpocznie się szał świątecznych zakupów.